Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Po Pierwsze Pacjent. Dzień dobry, Monika Raktan, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Po Pierwsze Pacjent, a moim, ale przede wszystkim Państwa gościem jest profesor Maciej Kubczyk. Witam serdecznie, Panie Profesorze. Witam Panią Redaktor, witam Państwa. Pan Profesor jest alergologiem i specjalistą chorób. Płuc, prawda? Więc dzisiaj będziemy trochę o tej alergii rozmawiać, będziemy też rozmawiać o chorobie płuc, jaką jest astma oskrzelowa. O to też będę chciała e, Pana zapytać. Oczywiście, bardzo chętnie jestem do dyspozycji, pani redaktor, do dyspozycji państwa. Pani profesorze, ale na początku pytania z grup, bo tak jak wspominałam i przypominam naszym widzom, że jest to program, w którym ja chciałabym mówić językiem pacjentów, zadawać pytania, których pacjenci nie mogą, boją się zadać lekarzom, nie mają czasu pójść na przykład do lekarza albo jest długa kolejka, ale absolutnie nie proszę o żadną diagnozę tutaj na podstawie tych pytań, tylko bardzo, bardziej o takie doradzenie. Więc przygotowałam dwa pytania, które znalazłam na grupach pacjentów, i bardzo prosiłabym o odpowiedź, no ile to będzie oczywiście możliwe. Mam pytanie odnośnie alergii na jad owadów. Dość teoretyczne. Czy, jest, czy jeśli w tym momencie nie mam tego typu alergii, to czy może się to zmienić i może się pojawić na przykład w przyszłym roku? Zastanawiam się, bo po prostu, czy po prostu jest sens robić dzieciom testy na jad owadów. Trudne pytanie. Oczywiście jeśli ktoś jest atopikiem, ma skłonność do rozwoju alergii, to ona się rozwija w czasie. My nie rodzimy się od razu z zdefiniowanymi wszystkimi postaciami uczuleń. Bardzo często jest tak, że jedno uczulenie... No, ma mniejsze nasilenie, co wynika być może z naszych interwencji, na przykład immunoterapii swoistej, a może rozwinąć się u pacjenta inne uczulenie w czasie. Wracając do jadów owadów, tutaj definiujemy uczulenie alergię, ten obraz kliniczny reakcji, gdy ona wystąpi, tak? czyli na podstawie obrazu klinicznego, co się złego dzieje po kontakcie z alergenem. Badania, oczywiście, że może się to pojawić na przestrzeni całego naszego życia, zarówno u dzieci, młodych dorosłych, osób starszych. Są grupy ryzyka. My wiemy, u kogo alergia może się rozwinąć, u kogo jest to bardziej prawdopodobne. I oczywiście takim głównym czynnikiem ryzyka wielu alergii jest narażenie. Musi być kontakt z alergenem. Dlatego na przykład na jadę owadów, na jad pszczoły narażeni są pszczelarze, a jeszcze bardziej ich małżonki i dzieci. Dlaczego? bo są rzadziej żądlone. Ale często mieszkają w okolicy uli. Pszczoły zwykle daleko nie latają. Są dość często żądlone, ale nie tak często, żeby od razu się odczulić. Na jad osy najbardziej narażone są panie pracujące na przykład w cukierni, albo w sklepie spożywczym, czy w warzywniaku. Tak więc są takie grupy, gdzie wiemy, że ta alergia może się rozwinąć ze względu na ekspozycję. U atopika. Tutaj było też pytanie dotyczące testów. Testy nie pozwolą nam przewidzieć, tego, nie ma takich testów, które nam przewidzą przyszłość. Czy w przyszłości rozwinie się alergia. Ja rozumiem. Czyli... My możemy zrobić testy po to, żeby stwierdzić, czy ktoś jest atopikiem. Czyli generalnie, czy ma genetycznie uwarunkowaną skłonność do rozwoju różnych postaci alergii. Ale testy nam nie przewidzą, czy u kogoś wystąpi reakcja klinicznie za rok, w przyszłym roku, tak jak tutaj Pani się pyta, czy w kolejnych latach. To jest dla nas nie do przewidzenia. Czyli też musimy powiedzieć o tym i myślę, że warto to zaznaczyć, że kiedy nawet wykonaliśmy takie testy, to nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni, jeżeli tam nam wyjdzie w tych testach, że nie jesteśmy uczuleni na. na... Oczywiście to też jest bardzo słuszne spostrzeżenie. Jeśli w danym roku wykonamy testy, to może rozwinąć się alergia. Jeśli ktoś znowu powtórzymy, ma skłonność, potencjalną możliwość rozwoju alergii, w ciągu kolejnych lat może rozwinąć się alergia. Tak, ujemny wynik w danym roku nie gwarantuje nam bezpieczeństwa czy, czy niemożności rozwoju alergii w kolejnych latach obserwacji. Kolejne pytanie jest z mojej ulubionej grupy mamowej, czyli też było z mamowej, ale znaczy było pytanie mamy, ale akurat nie znalazłam go na grupie mamowej, a to znalazłam na grupie mam wrocławskich. I teraz tak, córka ma trzy miesiące. Karmię ją piersią, pojawiły się u niej zmiany skórne, zaczerwienienia suche plamy. Lekarz zasugerował, że może być to nietolerancja na nabiał i że jak chcę dalej ją karmić, to muszę go odstawić. Czy nie lepiej zrobić dziecku testy, żeby mieć pewność, na co jest uczulone? Bardzo dobre pytanie praktyczne. Rzeczywiście pierwsze miesiące życia u niemowlaka, u małych dzieci, no to jeśli mamy znowu skłonność do rozwoju alergii, to taki okres, kiedy obserwujemy pierwsze objawy alergii, najczęściej są to alergie pokarmowe, najczęściej uczulenie na białko mleka krowiego, najczęściej pod postacią zmian skórnych. U maluszków to objawia się takimi charakterystycznymi zmianami na policzkach. Są takie polukrowane policzki jak pączki. Ale oczywiście później te zmiany mogą być dużo bardziej... Masywne w innych rejonach najczęściej omijają okolicę pieluchowaną. To jest tak bardzo charakterystyczne dla tej jednostki chorobowej, gdy rozwinie się już tu typowe atopowe zapalenie skóry. Ale tutaj mamy trzy, y, trzy miesiące, tak? Trzeci miesiąc tak. życia. Warto pamiętać, że układ immunologiczny u nas się rozwija, rośnie, ewoluuje z czasem. W trzecim miesiącu życia. <laughs> Może to być za wcześnie, żeby w badaniach z krwi wyszły nam konkretne wyniki. Oczywiście można spróbować zrobić badania. Jeśli jest obraz kliniczny, możemy podejrzewać i można zrobić badania. Ale my nie mamy od razu, tak jak rośnie nam układ krążenia, rośnie serce, rośnie układ nerwowy, rośnie mózg, rosną narządy zmysłów, skóra, wszystko rośnie. Tak samo rośnie nam układ immunologiczny. W pierwszych miesiącach życia gro przeciwciał, które mamy, to mamy od mamy. Y później ten układ immunologiczny dojrzewa i on dość długo dojrzewa, co gdybyśmy rozmawiali na przykład o, in, o infekcjach, o skłonności do infekcji wirusowych u dzieci, które idą do żłobka, do przedszkola, tak? Mamy to bardzo dobrze wiedzą, tak. że przez pierwsze kilka lat życia, mniej więcej do siódmego roku życia, mamy tutaj problem z nawracającymi bardzo częstymi infekcjami wirusowymi. Tak, chyba nawet to... 9-10 infekcji, <laughs> prawda, w roku u przedszkolaka może się I to pojawić. są najczęściej infekcje wirusowe, które pośrednio też dla nas z, czy immunologów są takim obrazem niedojrzałego jeszcze układu immunologicznego? Tu akurat immunoglobuliny A, takiej wydzielniczej, która gwarantuje nam większą obronę błon śluzowych. Ale to, to, to wracając do tego tematu, to nam pokazuje, że układ immunologiczny rośnie. I rzeczywiście u trzymiesięcznego dziecka może być za wcześnie, żeby badania nam jasno dowiodły, na co jest uczulone. Możemy się tu oprzeć na obrazie klinicznym i prawdopodobieństwie tego, co wiemy. I tutaj ta sugestia, że najprawdopodobniej jest to mleko krowie i mama powinna wyłączyć mleko krowie z, ze swojej diety, jest tutaj zapewne najbardziej słuszna. Oczywiście, że można pobrać badania, ale one mogą być niekonkludywne w, w tej grupie wiekowej. Jeśli nie będą, to będziemy je powtarzali w kolejnych miesiącach czy latach. I zapewne będzie ewolucja. Tak będziemy widzieli zmienność tych wyników. Te przeciwciała mogą się w kolejnych miesiącach czy latach życia dopiero pojawić. A jeszcze zapytam po jakim czasie, jeżeli ta mama odstawi nabiał, to po jakim czasie te zmiany powinny się uspokoić? Zwykle zwykle to bardzo zależy u każdego dziecka jest oczywiście inaczej. To nie musi być uczulenie dokładnie na ten konkretny alergen, ale zwykle w kolejnych dniach w tygodniach widzimy poprawę. Oczywiście, dieta eliminacyjna, umamy, to nie jest jedynym postępowaniem. Tutaj można dodać emolienty, czyli nawilżenie skóry, odpowiednie kąpiele, osuszanie skóry czy maści leczące dodajemy, w zależności od wieku i nasilenia klinicznego tych problemów. Ale zwykle poprawę, jeśli tutaj mamy jasną przyczynę, alergię pokarmową, nie jest to ciężka postać już atopowego zapalenia skóry, gdzie znowu mamy uwarunkowanie genetyczne, znowu mamy zapalenie, czyli to już rozkręca się trochę ten problem w tej chorej skórze, często są nadkażenia, czy bakteryjne, czy grzybicze, to to już jest cięższa postać i tu zwykle długo trwa leczenie. Jeśli to jest na wczesnym etapie, to dieta eliminacyjna dość szybko przynosi efekt. Bardzo dziękuję, że zgodził się pan odpowiedzieć na te pytania od pacjentów. Teraz już chciałabym przejść do tej właściwej rozmowy i pomyślałam sobie, że może tak zaczniemy od tych najmłodszych, a potem przejdziemy do tych trochę starszych. Możemy tak zrobić? Przez wszystkie grupy wiekowe, tak jak tak zwany marsz alergiczny. Tak, no właśnie bo tak. akurat w alergologii mamy do czynienia właśnie z marszem alergicznym, czyli zupełnie inaczej alergia wygląda u atopika, czyli u tej samej osoby w wczesnym dzieciństwie, inaczej u dzieci. Młodzieży, Inaczej młodych dorosłych, inaczej w wieku dojrzałym. No właśnie, o ten wiek dojrzały też będę chciała za chwileczkę zapytać, ale teraz zacznę od tych najmłodszych, ale od tych, którzy jeszcze się nie pojawili na świecie. Czyli młoda dziewczyna, która jeszcze nie jest mamą, która pewnie gdzieś tam w przyszłości planuje tą mamą zostać. Czy ona już w swoim życiu może coś zrobić? Chodzi mi tutaj głównie pewnie o styl życia, żeby jej dziecko nie było atopikiem. Bardzo też dobre pytanie. Zapewne sporo mam nad tym się zastanawia. My wiemy, gdy w ogóle myślimy o rozwoju alergii u człowieka, mamy... Uwarunkowanie genetyczne, czyli to podłoże genetyczne dziedziczne po mamie i tacie. I niestety, jeśli mama jest alergikiem, atopikiem, ma obraz kliniczny jakichś uczuleń, bardzo często zdarza się, my możemy mówić o proporcjach. Za chwilę może o nich powiemy, bardzo często zdarza się, że dziecko również odziedziczy tą skłonność, te genetyczne uwarunkowania to są bardzo złożone uwarunkowania genetyczne. To nie jest tak jeden gen, żeby łatwo to było prześledzić. To jest zapewne kilkadziesiąt różnych genów. Na to nakładają się tak zwane czynniki środowiskowe, czyli pewne zachowania, które wpływają na większe prawdopodobieństwo rozwoju różnych postaci alergii. I... <laughs> Jeśli chodzi o te uwarunkowania genetyczne, to my dużo nie możemy zrobić, tak? My przekażemy te geny naszemu potomstwu. Oczywiście można e, trochę pośmieszkować i powiedzieć, że, e, bo to zależy, czy mama i tata jest alergikiem, tak? A jak, mama jest alergikiem? jak mama i tata jest alergikiem i ma na przykład astmę, no to ryzyko rozwoju astmu u dziecka to już jest rzędu... 80%. To bardzo, dużo. to bardzo dużo. Czyli my spodziewamy się tego obciążenia genetycznego, mm -hmm. tak? I my na to nie poradzimy. Tu, tu nie, ma, nie ma na to wpływu. Oczywiście. No chyba, że dziewczyna znajdzie sobie chłopaka, który nie ma astmy <laughs> i alergii, to wtedy będzie niższe Czyli prawdopodobieństwo. Czyli na Tinderze szukam partnera bez alergii. Tak, okay. ale tak naprawdę to na uwarunkowania genetyczne dużo nie poradzimy. Jeśli chodzi o uwarunkowania środowiskowe, to z dowiedzionych czynników, to znowu, my wiemy, że tak naprawdę mniejsze jest ryzyko rozwoju alergii u dzieci, które rozwijają się, są, rodzą się, rozwijają się w warunkach jak najbardziej naturalnych. Czyli nie w dużych miastach, tylko na wsi, w rodzinach e, rolniczych, tak? Tam mniej jest, e, mniejsze ryzyko, ale to też nie są, nie są czynniki, które my możemy modyfikować. To, co tak naprawdę możemy modyfikować, czyli na co mamy realny wpływ, to okres ciąży i karmienia piersią. W ciąży dowiedzione jest, że palenie papierosów zdecydowanie zwiększa ryzyko rozwoju alergii i astmy. I wielu innych chorób. I wielu innych chorób, ale my mówimy tak. o tej jednostce chorobowej, o to się pani redaktor pytała, więc to jest jasne. Jeśli mama w ciąży pali, to ryzyko rozwoju astmy i alergii u dziecka jest zdecydowanie większe. Poród drogami natury jest też. Daje mniejsze ryzyko rozwoju alergii jasnej u dziecka w przyszłości. I karmienie piersią jest kolejnym elementem, które zmniejsza nam ryzyko rozwoju alergii u dziecka. Więc jest parę takich elementów, na które możemy zwrócić uwagę. Jest oczywiście. Um, bardzo często się pojawia takie pytanie od pacjentów, czy zwierzęta w otoczeniu małego dziecka zmniejszają ryzyko rozwoju tej alergii w przyszłości, czy jakaś dieta u niemowlaka na przykład. I to znowu należy do tego podejść bardzo indywidualnie. Obecnie uważamy, że tak jak już mówiliśmy, układ immunologiczny musi dorastać, żeby układ dojrzewał, tak jak nasze narządy zmysłów muszą być eksponowane na odpowiednie dobre bodźce ze środowiska. Tak samo układ immunologiczny powinien być eksponowany. To jest bardzo takie proste wytłumaczenie hipotezy higienicznej, która nam wyjaśnia, dlaczego mamy tak strasznie dużo alergii we współczesnym świecie, bo żyjemy w warunkach pod kloszem. Nasze dzieci są chowane pod kloszem. Mamy za czysto. Mamy za czysto w sterylnych warunkach. Nasz układ immunologiczny po urodzeniu nie ma kontaktu z pozytywnymi bodźcami, które go zmuszają do dojrzewania w odpowiednim kierunku. Dlatego on zostaje w takiej trochę spaczonej, jak na człowieka młodego w średnim wieku czy dorosłego, w takiej spaczonej odpowiedzi ukierunkowanej na odpowiedź alergiczną, bo może warto powiedzieć, że odpowiedź alergiczna no, nie jest dla nas zbyt korzystna, prawda? To jest spaczona odpowiedź układu immunologicznego. To jest spaczona reakcja, obraz kliniczny na bodziec, który w ogóle nie jest dla nas szkodliwy. Bo nawet jak pomyślimy sobie o urządleniu przez owada, tak? Mm. Tam mówiliśmy już o urządleniu przez y, y, osę czy pszczołę. To jedno urządlenie nie jest, to oczywiście jest jad, ale on w żaden sposób nie jest toksyczny dla tak, organizmu. To prawda. Toksyczna jest odpowiedź organizmu. Mm -hmm. Bo przecież to, co my widzimy, ten obraz kliniczny reakcji, to jest spaczona odpowiedź układu immunologicznego. I właśnie to jest problemem w alergologii i w alergii. I rzeczywiście od wielu, wielu lat prowadzone są bardzo mm, szeroko zakrojone badania, które zastanawiają się w jaki sposób. Te warunki otoczenia zmodyfikować tak, żeby ryzyko rozwoju alergii u dziecka było mniejsze, niezależnie od czynników genetycznych, czyli od, nad, od tego, na co nie mamy wpływu. To, co tak jak mówiliśmy, podsumowując, bo trochę za długa moja wypowiedź, podsumowując, to, co w tej chwili wiemy, na co mamy wpływ i co łatwo nam zmodyfikować, to palenie papierosów, poród drogami natury i odpowiednia dieta w tym wczesne wprowadzanie pokarmów. Tak my nie zalecamy diety eliminacyjnej. Karmienie piersią i wczesne wprowadzanie zgodne z zaleceniami pediatrów opiekujących się. Oczywiście to dotyczy. My tu mówimy o populacji, a nie mhm. o chorym pacjencie. Zupełnie Rozumiem. inaczej wygląda sytuacja, jeśli mamy 3-4 miesięcznego niemowlaka, który zaczyna rozwijać jakąś chorobę. Mhm. Wtedy ale zalecenia w skali, są... Oczywiście, wtedy zalecenia są dostosowane już do danego dziecka, ale w skali populacji najlepiej by było, gdybyśmy. Tak jak mówię, gdyby w okresie ciąży nie było narażenia na dym tytoniowy, yy, gdybyśmy rodzili więcej drogami natury, ja nie mówię o wskazaniach medycznych, oczywiście, do cięcia cesarskiego, ja mówię o tych konsekwencjach. To też jest związane z ekspozycją na tak zwane dobre bakterie na jak najwcześniejszym etapie życia, prawda? Bo dzieci, które są rodzone cięciem cesarskim, mają obce bakterie na drogach oddechowych i w przewodzie pokarmowym. I to jest problem. Ich układ immunologiczny nie jest odpowiednio eksponowany od pierwszych godzin życia. Yy, I oczywiście są prowadzone bardzo ciekawe badania, i myślę, że w przyszłości tego się nauczymy, jak to zmienić, żeby zapewnić tą lukę, która będzie stymulowała nasz układ immunologiczny do tego, żeby się lepiej rozwijał. Ale w tej chwili nie ma takich prostych rozwiązań, które spełnią się, spełnią się na pewno w danym przypadku. Jeszcze, jeszcze potrzebujemy. Pewnie kilku lat obserwacji, ale na pewno wszyscy słyszeli o probiotykach, prebiotykach. Tak. Tutaj są takie pomysły, żeby właśnie zastosować je na wczesnym etapie, żeby zmniejszyć ryzyko rozwoju w przyszłości. Ale, ale czy musimy... my już wiemy, czy to jest yy, w porządku, czy to jest słuszne postępowanie, czy wciąż te badania jeszcze trwają? Te, te badania ich... cały czas trwają i nie mogę ich podsumować jednym zdaniem. Mamy dowody, że. Mm, Powiedzmy w pewnym uproszczeniu, dobre bakterie zmniejszają pewnego rodzaju powikłania ze strony przewodu pokarmowego u małych dzieci. Ale nie mamy dowodów, być może, znowu spojrzeliśmy na to zbyt, w zbyt prosty sposób, być może nie te szczepy bakterii, być może jakaś inna ich kombinacja. Nie mamy takich jasnych zaleceń, co dokładnie zrobić, żeby ten efekt był spektakularny u wszystkich. Jeszcze za wcześnie, żeby to podsumować. Mówiliśmy też o zwierzętach, to też jest bardzo ciekawe, bo mamy znowu hipoteza higieniczna nam mówi, że jeśli dziecko żyje w otoczeniu zwierząt, mhm to układ immunologiczny od wczesnych lat życia jest dobrze eksponowany na niepatogenne bakterie i w pewien sposób to stymuluje rozwój organizmu. Tak samo jak dziecko rośnie w wielopokoleniowej rodzinie mm -hmm. i ma dużo rodzeństwa. Mm -hmm. No ale to są, to są takie czynniki, które są bardziej zależne od trybu życia niż od naszej możliwości interwencji. Tak, to A to, to życie w otoczeniu zwierząt to nie jest to samo, co sprawienie dziecku psa czy kota, prawda? To mm -hmm. troszkę trzeba odróżnić. Rozumiem. Ja chciałam zapytać jeszcze o to, czy kobieta ciężarna, która już przed ciążą em, choruje na. czy ma alergię, em, to czy ona musi te leki odstawić w trakcie ciąży? I Absolutnie czy... nie. Okej, okay, w, w bardzo. To znowu yy, my w pewien sposób uogólniamy, ale wszystkie standardy i to dotyczące leczenia astmy skrzelowej, szczególnie ciężkich postaci astmy, jak i alergii, jasno mówią, że należy zadbać o to, żeby mama się czuła jak najlepiej. W przypadku astmy to dość łatwo wytłumaczyć. Ma nie mieć duszności, nie mieć napadów duszności, im mama się lepiej czuje, ma lepszą wymianę gazową, tym lepsze warunki rozwoju ma dziecko i absolutnie w ciąży nie zalecamy nagłego odstawienia leków. Wszystkie panie w ciąży powinny jak najszybciej zgłosić się do swojego lekarza prowadzącego. My modyfikujemy czasami leczenie, zalecając leki najbezpieczniejsze w ciąży. Można się na przykład z leków doustnych przerzucić na leki stosowane miejscowo, na przykład w postaci kropli do błony, na błonę śluzową nosa. Jeśli chodzi o astmę, to leki wziewne raczej zalecamy kontynuację. Obecne standardy mówią, że w ogóle nie trzeba modyfikować dotychczasowego leczenia, więc. Nie odstawiajmy nagle. Tak skonsultujmy się ze swoim alergologiem. Wszystkie dziewczyny w ciąży są przyjmowane bez kolejki. Jak tylko się powie, że potrzeba, potrzebna jest pilna konsultacja w ciąży, to na pewno lekarz przyjmie. No i też myślę, że warto z ginekologiem porozmawiać o tym, na co chorujemy i jakie leki przyjmujemy. I że warto go o tym poinformować, prawda? Żeby on też jasne, wiedział. Jasne, oczywiście. To wrócę do niemowlaków <coughs> i zapytam, jakie alergie, oprócz tych alergii pokarmowych, o których pan już powiedział, najczęściej się właśnie u małych dzieci zdarzają? Mówiliśmy o marszu alergicznym, to tak podsumowując, jeśli patrzymy na, na, jakby to powiedzieć, etapy naszego życia, mamy niemowlaki, dzieci, młodzież, młodych dorosłych i osoby starsze, mamy inny obraz alergii, czyli inna choroba nam dokucza w tych grupach wiekowych. U niemowlaków, dzieci najczęściej alergia rozpoczyna się od atopowego zapalenia skóry. Później raczej dominuje w obrazie klinicznym alergia wziewna i katary, alergiczny błony śluzowej nosa, astma. I u osób młodych, dorosłych u starszym wieku raczej astma, czyli ta alergia dolnych dróg oddechowych. Takie kłopoty jak na przykład anafilaksja, uczulenie na jady, na leki, raczej rozwija się no, w każdej grupie wiekowej. I gdy wrócimy. Do alergenów, to też również wpisuje nam się w ten tak zwany marsz alergiczny. Gdy pomyślimy o grupie wiekowej niemowlaków, małych dzieci, to dominujące alergeny to są alergeny pokarmowe. I tu jeśli chodzi o jedzenie, to w pierwszej kolejności białka mleka krowiego, żółtko, białko jaja. No i dalej przechodzimy już na trochę rzadsze alergeny, zależne od diety. Na przykład orzechy arachidowe. Bardzo istotny alergen w Stanach, trochę mniej popularny w Polsce, w naszej strefie klimatycznej. Może to być mąka pszenna, może być soja. Gdy przerzucimy się na trochę starsze dzieci czy młodych dorosłych, to te alergeny pokarmowe są już inne. Inne są proporcje. Oczywiście może zostać uczulenie, alergia na mleko, na jajko, ale dołączają się na przykład owoce morza. One nie występują w diecie u dzieci, dlaczego? dlatego małe dzieci raczej nie mają tego rodzaju alergii, a u dorosłych się zdarza. Dołączają się surowe owoce, warzywa. Jako alergia krzyżowa najczęściej właśnie wtórna do uczulenia takiego powietrzno-pochodnego, czyli na te alergeny, które latają w powietrzu. Mhm. Jeszcze hmm? zapytam o ten termin alergia krzyżowa. Alergia krzyżowa to jest bardzo ważny termin, gdy mówimy o alergiach pokarmowych, bo u dzieci y, zaczęliśmy od niemowlaków i tej typowej alergii pokarmowej z manifestacjami skórnymi, czyli atopowe zapalenie skóry, najczęściej występujące z powodu alergii na białka mleka krowiego. To z kolei u dorosłych, u młodych dorosłych, y, dominującą postacią alergii pokarmowej będzie tak zwany zespół alergii jamy ustnej. Czyli świąt, pieczenie, obrzęk warg, języka, po zjedzeniu specyficznych pokarmów. Najczęściej są to surowe owoce i warzywa, marchewka, pietruszka, seler, soki jednodniowe, jabłka. Bardzo zdrowe rzeczy. Bardzo zdrowe rzeczy. Te objawy są bardzo specyficzne, bo w ciągu kilkudziesięciu sekund po kontakcie z alergenem pacjenta zaczyna swędzić język, podniebienie, wargi, usta, mogą trochę opuchnąć. Te objawy zwykle są łagodne. I to uczulenie, ten obraz kliniczny tej alergii pokarmowej nie jest problemem pierwotnym. On jest wtórny do innego problemu tego pacjenta. Ci pacjenci najczęściej mają główne uczulenie na drzewa. Tym drzewem jest brzoza w Polsce. Ze względu na podobieństwo budowy białek, takich konserwatywnych białek, które w wielu różnych roślinach są bardzo podobne do siebie, my je nazywamy tak w taki sposób panalergenami. Dlatego, że występują w wielu różnych źródłach alergenowych. I to jest alergia krzyżowa. Pierwotnym uczuleniem jest uczulenie wziewne na ten pyłek brzozy, a wtórnie to, co widzimy, ten obraz alergii pokarmowej, jest wtórny ze względu na podobieństwo białek. Dlatego nasz układ immunologiczny odpowiada i na to, i na to po kontakcie. Kiedy pan o tym opowiada, to myślę sobie, że to, taki dość to, że to jest złożony problem i że jednak pacjent, który mierzy się z takimi objawami, to potrzebuje takiego kompleksowego podejścia. Ten lekarz musi usiąść i spojrzeć na niego tak bardzo kompleksowo. Tak, a, dlatego... Gdzie szukać takich lekarzy? <coughs> Jeśli podejrzewamy u siebie problemy alergiczne, alergie, to warto porozmawiać z lekarzem. Ja tak jak rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, ja jestem lekarzem starej daty, więc ja uważam, że trzeba spojrzeć na pacjenta. Najpierw porozmawiać z pacjentem. Najpierw zebrać wywiad, zobaczyć jaki jest obraz kliniczny choroby, a dopiero później zrobić badania. Tak? My nie leczymy jako lekarze wyników badań, tylko tak. pacjenta, jego problemy. Tak? Badania są, jak sama nazwa wskazuje, badania są dodatkowe. Mm -hmm. tak? Często, tak, często dodatkowe. używamy takiego sformułowania. Badania dodatkowe powinny być dodatkowe. Tak? Powinniśmy je zrobić po to, żeby nakierowały nas na to, co rzeczywiście jest istotne. My się powinniśmy opierać na naszej wiedzy, doświadczeniu i na tym, co nam pacjent mówi. Mm -hmm. I jeśli podejrzewamy problemy alergiczne, to Naprawdę dużo lepiej najpierw porozmawiać z lekarzem, specjalistą, alergologiem, który ukierunkuje naszą dalszą drogę i powie, jakie badania warto zrobić, a nie najpierw robić badania i później szukać rozwiązania tych wyników, które tam się pojawiły. Zdarza się, wiecie Państwo bardzo dobrze, zdarzają się takie badania, które są po prostu sprzedawane, mm -hmm, tak, są tak. robione. On, nie wszystkie z nich. Mają dużą wartość dla nas diagnostyczną, tak? Więc tu najpierw warto porozmawiać z lekarzem, a później zrobić sobie badania, a nie na odwrót. Ja też myślę, że taki problem właśnie domagania się tych badań jest wśród rodziców, bo kiedy jest pierwsze dziecko, pojawiają się te problemy atopika, to rodzice się bardzo martwią, nie wiedzą co z tym zrobić, też czasem trudno jest po prostu te problemy załagodzić. I czy właśnie później, na przykład, już kiedy sobie poradzimy z tymi problemami, ta skóra jest już w dobrym stanie, nie pojawiają się nowe zmiany, to czy kiedy to dziecko ma. 3, 4, 5 lat, to warto pójść do pediatry, wrócić do tego problemu, nawet jeżeli nic się nie dzieje. Czy dopiero, kiedy faktycznie mamy ten e, nieżyt nosa taki e, dość częsty, to dopiero wtedy wrócić myślami do tych alergii, bo no, rodzice po prostu przychodzą i proszą lekarzy często o takie, o takie badania. Są do tego podstawy, jak nic się nie dzieje? Yy, nie. Tak jak rozmawialiśmy, ja uważam, tak jak pani redaktor przedstawiła taki obraz kliniczny pacjenta, typowego pacjenta z tym marszem alergicznym, o którym rozmawiamy. Jeśli pojawiły się problemy kliniczne, czyli typowa choroba w okresie wieku... Czy u niemowlaka w tym okresie pierwszych miesięcy, lat życia, czyli alergia pokarmowa i choroba skóry, atopowe zapalenie skóry, ono zwykle tak jest. U większości dzieci, naprawdę zwykle, czy z powodu diety, czy pewnych działań, leków i tak dalej, zwykle łagodniej jest czasem, i u większości ładnie potrafimy opanować te kłopoty. Zrobienie badań u 3-4-5 latka na inne problemy, co będzie w przyszłości, nie wniesie nam tutaj za dużo do postępowania. My i tak nic innego nie zaproponujemy na tym etapie. Za to należy być czujnym, i jeśli rzeczywiście u e, naszego dziecka tam w wieku około trzeciego, czwartego, piątego, szóstego roku zaczną pojawiać się objawy alergii ze strony dróg oddechowych, czyli świąt, pieczenie, katary, blokada nosa, uzawienie oczu czy duszności, to wtedy od razu trzeba o tym pomyśleć i pomyśleć o alergii, bo to jest bardzo typowa ewolucja. W tym wieku powinny rozwinąć się uczulenia na alergeny wziewne. Jeśli rzeczywiście ktoś miał atopię w dzieciństwie, no to to podłoże genetyczne zostaje, on ma szansę ewolucji, ale nie u wszystkich oczywiście ten obraz kliniczny jest uciążliwy, nie u wszystkich pojawia się w tym samym okresie życia, badania wykonane wcześniej i tak w tej chwili nie upoważniają nas do jakiejkolwiek interwencji. My mamy wiele metod leczenia, pewnie będziemy o nich jeszcze mówili i unikanie alergenu, i stosowanie leków, i immunoterapię, ale nie, nie dajemy tego profilaktycznie, tak? To, to, to nie mamy w tej chwili takich działań profilaktycznych. Trzeba być czujnym. Jak się pojawią objawy, to warto zgłosić się do diagnostyki. A czy jeżeli taki sześciolatek ma nieleczone choroby spowodowane alergią, bądź to leczenie jest takie niestaranne, powiedzmy, <laughs> rodzice nie dopilnowują, albo nie chodzą do lekarza, tak? To czy to predysponuje znowu tego człowieka do zachorowania na jakieś konkretne choroby w wieku nastoletnim, czy kiedy będzie dorosły? Bardzo dobre pytanie. Po pierwsze, mamy naprawdę bardzo dobre leki i bardzo dobre metody, żeby ładnie opanować objawy alergii. Mhm. I powinniśmy do tego dążyć głównie po to, żeby pacjent, nasze dziecko czuło się dobrze miało dobrą jakość życia. To jest takie hasło, które my lekarze, my trochę szafujemy tym hasłem, poprawić jakość życia, ale to jest takie pojęcie bardzo szerokie, które ogarnia nam wszystkie potrzeby. Od typowych potrzeb dnia codziennego, od tego, że to dziecko może się uczyć, jest wydajne w szkole. Tak? Mhm. No, wyobraźcie sobie Państwo zasmarkanego alergika, który ma zdawać maturę. Są jasne dowody naukowe, są takie prace, które były zrobione w Stanach Zjednoczonych, że alergicy w szczycie swojego sezonu pylenia mają o stopień gorzej z wyników egzaminów niż, niż poza sezonem. To bardzo ciekawe to, badanie, ale ja myślę, ale że... Ale tak jest. To właśnie nam pokazuje, dlaczego warto dobrze leczyć. Mhm. I to z punktu widzenia takiego naszego, naszej jakości życia. Przecież alergia to jest choroba, która najczęściej rozwija się u dzieci i trwa przez całe życie mhm. w różnej postaci. No, mówiliśmy o tym uwarunkowaniu genetycznym. Warto ją opanować klinicznie, w zależności od tego, jaki jest obraz kliniczny, jakie są kłopoty. Możemy to zrobić. Warto o tym myśleć. Rzeczywiście, tu pani redaktor się pytała o potencjalną progresję alergii. I my rzeczywiście widzimy, że jeśli pacjent ma na przykład wyjściowo tylko alergiczny nieżyt nosa, czyli wydawałoby się, że błahą chorobę sezonowy, czyli trwa krótko, parę tygodni, w roku, poza tym nic się nie dzieje. Bardzo często widzimy u naszych pacjentów i oni wtedy trafiają do lekarza, bo w kolejnych latach widzimy progresję alergii. Alergia może rozwijać się w kilku kierunkach. Po pierwsze, może ewoluować no do cięższej postaci choroby. To objawy są coraz bardziej uciążliwe. Leki coraz gorzej działają. Mogą pojawić się nowe uczulenia. Taki pacjent, to, to też jest typowy, typowa ewolucja nie do końca dobrze opanowanej alergii. Pacjent zwykle zaczyna od alergii sezonowej, kiedy ma dość krótkie objawy, na przykład od początku do końca kwietnia. Mhm. Taki no, pacjent, wydaje się, że cztery tygodnie w roku no to jest uczulenie na brzoze, bo to jest dość typowy okres pylenia brzozy w naszym kraju. Taki pacjent po kilku latach obserwacji może wrócić do swojego lekarza POZ i powiedzieć mu, no ale panie doktorze, mi to się teraz katar zaczyna w marcu, a kończy pod koniec sierpnia albo we wrześniu. Tak? No to co się stało? Ten pacjent, który jest atopikiem, ma skłonność do alergii, uczulił się na inne typowe alergeny, czyli na tak zwane drzewa wczesne, na leszczynę, na trawy, Maj, czerwiec, na mm, chwasty, okres wakacji, i na pleśnie, okres przełomu wakacji i początek jesieni. I to jest ewolucja alergii. My mm. możemy temu zapobiec no mamy metody zapobiegania. Ale jest jeszcze jedna ewolucja, która bardzo nas martwi, i warto o tym na tym etapie powiedzieć. Może być tak, że mamy pacjenta, który na początku ma katar, alergiczny, nieżyt nosa. A w kolejnych latach mówi nam, ale panie doktorze, teraz to w tym kwietniu, to nie tylko mam katar, ale zaczyna mnie dusić. Mhm. Czyli pojawia mu się kolejna choroba alergiczna, mhm. manifestacja alergii, czyli astma oskrzelowa, która jest tutaj już, no astma to już jest ciężka choroba. Tak, tak to już trzeba, trzeba o tym pamiętać. Mamy możliwości prewencji. Jeśli rozpoznamy i dobrze będziemy leczyli, jakie to są możliwości? Co możemy zrobić? Co, coś, coś takiego bardzo skomplikowanego? Bo ja sobie myślę, że kiedy te cztery tygodnie mamy katar, to właśnie tak jak pan profesor powiedział, błahy problem, trochę nam się nie chce. Czy to będzie długo trwało opanowanie tego kataru? W pewien sposób u, uogólniając, możemy unikać ekspozycji na alergen. Mhm. Jeśli ktoś jest na przykład uczulony na zwierzęta no to może unikać ekspozycji kotów, na tak, zwierzęta, no, na, przykład <laughs> na przykład kotów. Koty, jasne, są gryzonie, czyli myszy, szczury, myszoskoczki, Chomiki, świnki morskie, jeśli ktoś jest atopikiem, to też ma ryzyko niestety rozwoju tego rodzaju alergii i ona jest bardzo ciężka, ciężko się leczy, można unikać tego alergenu. To jest taki najprostszy sposób, bardzo logiczny. Jeśli, tak samo o alergiach pokarmowych, jak mówiliśmy, tutaj podstawą jest unikanie ekspozycji. Nie zawsze jednak unikanie jest w ogóle możliwe. Wtedy sięgamy po leki. Mamy leki. Wiele leków jest dostępnych bez recepty. Można kupić w aptece. Ym... Chociaż ja oczywiście jestem lekarzem, więc ja powiem, że ja lepiej uważam lepiej się skonsultować choć raz. Później kolejne recepty można brać albo od swojego specjalisty medycyny rodzinnej, albo można korzystać z pomocy. Farmaceuty, można kupować leki bezpośrednio w aptece, ale warto na początku się zdiagnozować, wiedzieć, co jest problemem, wiedzieć, jakie to są alergeny, wiedzieć, jakie są dobre leki, bo możemy dawać leki do doustne, możemy dawać w postaci kropli do nosa, kropli do oczu jest wiele różnych metod, które trochę indywidualizujemy w zależności od tego, co nasz pacjent potrzebuje. Tak? No i mamy jeszcze jedną metodę, o której tutaj warto wspomnieć, gdy mówimy o prewencji, bo farmakoterapia i leki nie zmniejszą nam ryzyka progresji. Rozumiem. Oczywiście czyli jeśli zatrzymaj... będziemy dobrze leczyli, to zahamujemy to zapalenie mhm. i ono się nie rozwinie bardziej, ale żeby zmniejszyć ryzyko rozwoju czy nowych uczuleń, o czym mówiliśmy, czy na przykład ewolucji w kierunku astmy, to powinniśmy na wczesnym etapie alergii zastosować immunoterapię, czyli odczulanie. To jest jakaś trudna procedura, ona trwa długo, pacjent jest bardzo obciążony. I ile to kosztuje w ogóle? Och, tyle pytań. Jest wiele różnych metod. Najczęściej w Polsce są dostępne dwie metody immunoterapii: Doustna podjęzykowa i iniekcyjna. Czyli w zastrzykach. Jest to procedura, jedna i druga to są procedury wieloletnie. One trwają latami, od 3 do 5 lat najczęściej. Podobnie, gdy mówimy o jadach owadów. To bardzo, bardzo podobny temat mogą być obciążające logistycznie dla pacjenta, no bo jeśli musimy przyjeżdżać na zastrzyki, różne są schematy, to zależy od konkretnego preparatu, ale często na początku podaje się co 7-14 dni, później co 4-6 tygodni, no więc wychodzi nam 10-12 zastrzyków w roku, więc nie jest nie to jest tak aż taki wielki problem. Wiele preparatów jest refundowanych. I mhm. są bardzo niedrogie. Mamy pewne kłopoty z dostępnością do preparatów alergenowych. Zależy to od um, wielu aspektów prawnych, logistycznych, bardziej wynikających z regulacji wewnątrz Unii Europejskiej i naszych wewnętrznych rynkowych. To trudno tu mhm, omawiać. Oczywiście. Ale generalnie jest cały szereg, kilka wiodących yy, preparatów. Na te główne nasze uczulenia są. Dostępne i refundowane, szczególnie mm -hmm. na alergeny wziewne. Brakuje nam na przykład na pleśnie, na przykład na kota dostępności. Alternatywą do uciążliwości przychodzenia na iniekcję, czy jeśli ktoś boi się zastrzyków, jest immunoterapia podjęzykowa, generalnie tak samo skuteczna, jeśli się dostosujemy do schematu leczenia. Wtedy ten cały ciężar. Spada na pacjenta. Spada na pacjenta albo na mamę. Jeśli chodzi o dziecko, to tutaj tak, tak, ten tak zwany compliance, czyli mhm. stosowanie się do zaleceń lekarskich, do tego schematu leczenia, spada na mamę. I wtedy mamy bardzo dobry compliance. Ale jeśli, popatrzcie Państwo, jeśli leczymy młodego, dorosłego takiego 13-latka albo dwudziestoletniego mężczyznę, to tutaj trzeba dużo nad tym popracować, żeby on w sobie w schemat codziennego życia tak. dodał jeszcze leczenie i immunoterapię, mhm. Tabletka. Albo krople podjęzykowe. A warto, dlatego że mamy bardzo jasne dowody naukowe, że to zdecydowanie zmniejsza nam ryzyko progresji mm -hmm. alergii. Pacjenci się bardzo dobrze czują, bo oczywiście wiodącym celem immunoterapii jest poprawa objawów choroby, tak? Mamy mniejsze objawy, mniejsze zapotrzebowanie na leki, dużo lepiej się czujemy, ale to, o czym my myślimy lekarze, my często mówimy o tej metodzie właśnie u młodzieży, u dzieci, bo zastosowana na wczesnym etapie jest mniejsze ryzyko rozwoju nowych uczuleń i astmy o 50%. To jest bardzo dużo w medycynie. Tak, 50% ograniczyć ryzyko wystąpienia czegoś o 50%, to myślę, że to jest, to jest bardzo dużo. Ja jeszcze zapytam właśnie o astmę skrzelową, bo Myślę, że niestety w świadomości Polaków w ogóle to powiązanie z wysypką, katarkiem, a ciężką astmą oskrzelową nie istnieje, że ludzie o tym nie myślą, jakby nie wiążą tych, tych konsekwencji. W jakim wieku te pierwsze objawy astmy mogą się pojawić? Zwykle rozwijają się u dzieci. Mhm. Zwykle pierwsze objawy są u dzieci. To nie jest tak... Jak w przypadku wielu innych jednostek chorobowych, my nie zawsze możemy rozpoznać od razu pierwsze objawy, mm -hmm. ale gdy później retrospektywnie na to spojrzymy, to najczęściej pierwsze objawy rozpoczynają się u dzieci. Są to dość charakterystyczne problemy, czyli częste nawracające infekcje wirusowe przebiegające z obturacją, czyli, czyli. ze skurczem oskrzeli. Mm -hmm. Czyli nasze dzieci mają infekcję, przeziębienie i świszczą, Grę w piersiach. To jest bardzo charakterystyczne. Mamy za, zawsze... To, to słychać gołym uchem, tak? Do tego nie trzeba słuchawki. To jest bardzo charakterystyczne. Chociaż warto powiedzieć, że nie jest to od razu objaw Obraz typowej astmy. Mhm. W ogóle dzieci ze względu na budowę dróg oddechowych, one są drogie oddechowe, krótsze, mniejsze, mniejsza średnica, więcej tkanki łącznej, takiej wiotki, która łatwo brzęknie pod wpływem y, wirusa, infekcji, przeziębienia, i dlatego dochodzi do tego obrzęku, i te świsty się pojawiają. Ale jeśli mamy dziecko, którego mama, tata ma astmę. Wywiad rodzinny jest dodatni. W dzieciństwie miało na przykład atopowe zapalenie skóry, ma dodatnie wyniki badań w przeszłości w kierunku alergenów pokarmowych, ma częste nawracające infekcje wirusowe ze świstami, z tą obturacją, to to układa się w taki obraz ewoluującej właśnie ścieżki marszu alergicznego w kierunku rozwoju astmy. I warto o tym pamiętać. Tu pediatrzy, to, to jest... Ta najbardziej typowa ścieżka rozwoju astmy i nasi pediatrzy o tym pamiętają, to my tego nie przegapimy i tu leczenie będzie wdrożone. Tak? Myślę, że, że, że to jest jasny obraz. A czy w przypadku dorosłym? Jako, powiedzmy, dorosła trzydziestolatka, mogę nagle rozwinąć astmę? Mogę. Bo tutaj mówiliśmy o takiej astmie o wczesnym początku. Mhm. Bardzo często jest to astma alergiczna, najczęściej właśnie u dzieci. I ona współistnieje z innymi chorobami alergicznymi. W wywiadzie mamy atopowe zapalenie skóry, u tego samego pacjenta mamy na przykład alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, zapalenie spojówek. Takie typowe współistniejące choroby. Dziecko. Mhm. U... Dorosłych też może rozwinąć się astma. Nie wszystkie postaci astmy muszą być alergiczne. To jest tak zwana astma o późnym początku. Często w wieku dorosłym się dopiero zaczyna. Tutaj też mamy nawracające infekcje wirusowe długo ciągnący utrzymujący się kaszel po takiej infekcji. Często tacy pacjenci mówią, że mają nieskuteczność antybiotykoterapii. Tak że lekarz POZ daje im antybiotyki, rozpoznaje przewlekłe zapalenie oskrzeli, a tu antybiotyki nie są konieczne, ani rozpoznanie nie jest zapewne najbardziej prawidłowe, bo to są pierwsze objawy astmy i zaostrzenia infekcyjnego astmy, a nie infekcji, i zapalenia płuc, tak? dlatego ta nieskuteczność antybiotykoterapii, te choroby sezonowe, bo infekcje są u nas sezonowe w okresie jesiennym i wiosennym, warto na to zwrócić uwagę. Tutaj często ten obraz choroby nie współistnieje z alergią. Nie musimy mieć alergii, żeby mieć astmę. Za to częściej współistnieje z innymi chorobami, na przykład przewlekłym zapaleniem zatok, z polipami, z uczuleniami na leki, na przykład na aspirynę, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. I to są postaci takiej astmy ciężkiej, eozynofilowej, no ale to już jest opieka specjalistyczna. Ja pomyślałam o tych antybiotykach, o tym, co pan profesor powiedział, jak to jest bardzo ważne, bo my, w ogóle pewnie temat na kolejną rozmowę, ale e, myślę, że warto też pacjentom przypomnieć, że kiedy my idziemy do lekarza, wymuszamy te antybiotyki, bo bardzo często, niestety w Polsce, tak. mamy do tego tendencję, to trochę zacieramy właśnie obraz tej astmy w wieku starszym występującej, tak? tych, pierwszych, tak. tych pierwszych objawów tej astmy, więc, więc myślę, że nie warto. Mm, oczywiście. Ja się tutaj biję w piersi, i my jako lekarze. My nadużywamy antybiotyków w opiece medycznej u nas w Polsce. Jest program ochrony antybiotyków. Tak, jest. Nie pacjentów, mm -hmm. tylko antybiotyków. I powinniśmy o nie dbać. Tak? Antybiotyki są naszym olbrzymim dobrem. Nie będziemy mieli dużo antybiotyków w przyszłości. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, jakie ma przewidywania dotyczące, co będzie największym problemem społecznym. Za 20, 30, 50 lat to nie będą, my nie będziemy umierać z powodu chorób onkologicznych czy chorób układu krążenia. My będziemy umierać z powodu infekcji bakteryjnych, których nie będzie jak leczyć, bo nie będziemy mieli antybiotyków, które będą dobrze działały. Zobaczcie Państwo, jak mało wprowadza się nowych antybiotyków, a jak my szybko niszczymy skuteczność najlepszych antybiotyków, bo stosujemy je szeroką ręką w infekcjach wirusowych bardzo nadużywam antybiotyków szczególnie u dzieci tak, tak? bardzo ja rozumiem że mm, chcemy jak najlepiej ale y, jeśli jest tylko taka możliwość to warto y, warto się Dwa razy zastanowić, zanim nie podamy niepotrzebnie antybiotyku. No, u, mówię, nie bez kozery mówię u dzieci, bo u dorosłych no to już bez wątpienia możemy się wstrzymać, jeśli nie jesteśmy pewni, możemy zobaczyć, jak ewoluuje choroba. Nie nadużywajmy antybiotyków w infekcjach wirusowych. Antybiotyki nie są lekami przeciwwirusowymi, nie są lekami na kaszel, nie są lekami na ból gardła, tak, tylko na konkretne problemy kliniczne wynikające z zakażenia bakteryjnego. Tak. I tutaj my dowody na to zakażenie musimy mieć żeby, i musimy wdrażać odpowiednie antybiotyki. Nie stosujmy antybiotyków osłonowo, profilaktycznie, jeśli nie ma takich ścisłych wskazań Medycznych. Tu oczywiście wychodzę daleko poza moje, moją specjalizację, ale z punktu widzenia rzeczywiście e, alergologa, pulmonologa, to to rozpoznanie, czy brak prawidłowego rozpoznania i leczenie infekcji wirusowych, szczególnie u dorosłych czy stosowanie profilaktycznie u dzieci w infekcjach wirusowych antybiotyków, to jest olbrzymi błąd. To jest wydaje mi się też olbrzymi problem, żeby zbudować świadomość, bo pan profesor powiedział, że lekarze nadużywają, tak. ale ja wielokrotnie słyszę opinię pacjentów, którzy mówią lekarz mi żałował antybiotyku, nie chciał mi tak. wypisać antybiotyku. Proszę mi wypisać antybiotyk, pan musi mi wypisać antybiotyk, bo moje dziecko kaszle już trzeci tak. dzień. Tak. I to jest bardzo duży problem. Ten nacisk właśnie na lekarzy przez pacjentów jest ogromnym problemem i ta niechęć do zrozumienia tego problemu, o którym pan profesor powiedział, o tak, tej ochronie tak. antybiotyków. Bardzo się cieszę, że pani redaktor o tym mówi. Ja z kolei spotykam się z młodymi lekarzami, którzy nie radzą sobie z, tak, z, presją. z tą presją. Bo jak jest pierwszy, drugi, trzeci pacjent, no to jasne, będę tłumaczył, że niekoniecznie możemy na to spojrzeć. Przecież możemy się zobaczyć za 2-3 dni, zobaczyć jak ta choroba ewoluuje. Ale jeśli ktoś przyjmuje 50 osób dziennie, to mm -hmm. jak on długo jest w stanie oprzeć się takiej presji? No po prostu nie da sobie rady, tak? I poddaje się. <laughs> no to, to jest olbrzymi problem. My chyba nie, nie znajdziemy w tej chwili optymalnego rozwiązania, ale... Znowu, edukacja. w pewien sposób uogólniając, my jesteśmy bardzo słabo wyedukowanym społeczeństwem, jeśli chodzi o higienę i zdrowie. To prawda? My bardzo mało wiemy jako Polacy. My nie mamy podstawowych zachowań prozdrowotnych, my nie rozumiemy podstawowych zależności. Ja już nie mówię o nałogach, o paleniu tytoniu, ale nawet Ciągłości terapii, czy zrozumienia problemów, czy odpowiedzialności za siebie, tak? Dla nas to takie proste jest, no, oczywiście to leży w naszej naturze człowieka, mm -hmm. że wezmę tabletkę przez 2-3 dni, i wszystko mi przejdzie. Tak, no nie. wszystkie działania zdrowotne, ruch, higiena, odpowiednia dieta, już nie mówiąc właśnie o nałogu palenia tytoniu czy nadużywaniu alkoholu, ale nie ma tabletki, która zastąpi nam ruch. Nie ma tabletki, która nas cudownie odchudzi, tak? Po, podobno jest? Podobno jest, tak? Oczywiście, tak, tak. tak. tak to też jest temat na zupełnie tak, inną tak, rozmowę inną i na rozmow... pewno pani redaktor zaprosi kogoś ze specjalistów, ale m, tak samo nie potrafimy zrozumieć, że m, jeśli chodzi o naszą chorobę, to my musimy w sposób partnerski, my jako pacjenci, podejść mhm. do lekarza. Tak, tak to bardzo Z jednej ważne. Strony, My, jako lekarze, wbrew pozorom, pacjenci mają bardzo duże zaufanie do lekarzy i nie mają tajemnic. Sto my nie narzekamy na to, że pacjent nam nie mówi o problemach. Jeśli mamy czas i możemy porozmawiać, co w obecnym tak. systemie opieki zdrowotnej jest trudne, to pacjent. Udaje się nam nakierować rozmowę na te zagadnienia, które z punktu widzenia mhm. medycznego są ważne. I pacjenci nas nie oszukują, tak to nie w tym rzecz, ale pacjenci często nie wiedzą, że na spotkanie z lekarzem powinni być przygotowani. To prawda. Bardzo często nie wie pani, jak często zdarza się, że pacjent, który czeka do mnie na konsultację przez wiele miesięcy, nie ma dokumentacji dotychczasowego leczenia, albo nie wziął karty wypisowej ze szpitala, która specjalnie go wysyłała na konsultację. No bo nikt mi nie powie. Wiedział. No tak, no, Czy tu jakby, ktoś powinien coś powiedzieć? No, no to jest takie jasne. Dla taki nas jakby... wydaje się logiczne. Tak samo bardzo często nie wiemy, że jak się idzie do lekarza, szczególnie po raz pierwszy, no to trzeba wiedzieć, jakie leki się bierze. Mhm. Teraz tak? będzie trochę łatwiej, bo ten system się zmienia i tak, Państwo będziecie tak. trochę więcej wiedzieć o tym pacjencie. E, to jest też tak, że szczególnie osoby starsze, ja też to wielokrotnie podkreślam w programie i szukam słów podpa podparcia, poparcia e, od ekspertów, że osoby starsze na przykład nie biorą dokumentacji, bo chcą sprawdzić, czy doktor e, powie to samo, co inny doktor, e, albo nie biorą e, poprzedniego wyniku badania USG, bo chcą sprawdzić, czy doktor znajdzie tego guza, a nie myślą o tym, że doktor chce porównać, czy urósł ten czy nie, więc ta możliwe, edukacja. Możliwe. rzeczywiście nie przyszło mi to do głowy. W większości pacjenci mówią, że po prostu nikt im nie powiedział, że trzeba. Oczywiście wielu pacjentów, jeśli mają choroby przewlekłe, to zbierają tę dokumentację, ale warto o tym pamiętać. To są podstawy takich zachowań prozdrowotnych, społecznych, współpracy. Oczywiście, że warto porównać wyniki badań tak dotychczasowe wyniki badań czy obrazowych czy badań z krwi bardzo nas ukierunkują na to co dodatkowo można zrobić po co powtarzać to samo i zaczynać od początku no kiedy właśnie. to poprzednim razem nie przyniosło efektu to ja zapytam jeszcze o bardzo modne w sieci uczulenia Uczulenie na gluten, na laktozę. E... Oj, to temat rzeka. <laughs> Ale czy, takie, czy takie alergie w ogóle istnieją? I czy na przykład objawem alergii na gluten może być ból brzucha? I czy jeżeli mam już taki objaw, to powinnam, kiedy podejrzewam, że mam alergię na gluten, boli mnie brzuch, to ja powinnam iść do alergologa, do gastroenterologa, może do chirurga, a może do dietetyka. Bardzo ciekawy temat. Weszliśmy tutaj na bardzo grząski grunt, ale też bardzo ważny z punktu widzenia edukacji, wiedzy porozdrowotnej, dlatego że my nie odróżniamy alergii od cech nietolerancji różnych. Powiedzmy szerzej, niekoniecznie pokarmów, różnych substancji. Mhm. Tak? To dotyczy tak samo leków. Mamy przecież efekty uboczne po lekach, które są charakterystyczne dla danych leków. Mhm. Są takie leki stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego, które mogą dawać kaszel, męcząc jako efekt uboczny. Tak? Mhm. I to nie jest uczulenie na ten lek, to jest objaw uboczny. Ale zacznijmy od tych najważniejszych tematów, bo tu pani redaktor. Yy, Przywołała tak naprawdę e, dla alergologów to dwie zmory: tak? uczulenie na gluten i uczulenie na laktozę, tak. czyli na mleko. E, spróbujmy się rozprawić z nimi po kolei. E, większość przypadków, co innego to alergia, co innego to nietolerancja. Nietolerancja jest pojęciem szerokim, które może obejmować mechanizmy alergii, czyli takich reakcji mediowanych przez układ immunologiczny. Ale cechy nietolerancji produktów spożywczych nie muszą wynikać z alergii i bardzo często nie wynikają. I tutaj, jeśli chodzi o mleko, mleko krowie, to bardzo dużo mówiliśmy o alergii pokarmowej, o obrazie atopowego zapalenia skóry, o niemowlaków, dzieci, młodych, nawet młodych dorosłych, wynikających z uczulenia na białka mleka krowiego. I to jest reakcja alergiczna. U młodych dorosłych, u nastolatków, młodych dorosłych, dorosłych, nietolerancja laktozy jest problemem enzymatycznym. To znaczy? To znaczy, że w przewodzie pokarmowym nie mamy enzymu laktazy, która jest niezbędna do trawienia mleka, a właściwie cukru mlekowego, czyli laktozy. Niedobór tego enzymu prowadzi do tego, że my nie jesteśmy w stanie strawić tego mleka. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, to mleko w przewodzie pokarmowym fermentuje, długo zalega i daje typowe objawy. Mhm. Ból brzucha, wzdęcia, biegunki, takie uczucie przelewania, pełności, źle się po tym czujemy. To są objawy charakterystyczne dla niedoboru laktazy, enzymu trawiającego to, to mleko. Czyli to nie jest absolutnie <laughs> żadna alergia. Um, tak, taki typowy obraz kliniczny, najczęściej nie jest to alergia. Bo pani redaktor się też spytała, czy alergie pokarmowe mogą dać ból brzucha. Oczywiście, że mogą dać ból brzucha, mogą dać zapalenie jelit, mamy postacie alergii, tak też może być. Ale mówimy znowu o najczęstszych przyczynach i tych dwóch zmorach, które pani redaktor przywołała, czyli alergii na laktozę i alergii na gluten, tak, uczulenie na gluten. M powtórzę jeszcze raz, u młodzieży, młodych, dorosłych. My genetycznie z kolei większość z nas w wieku dorosłym nie trawi. Mleka, tak? Nie mamy tego enzymu, nie mamy laktazy. To bardzo łatwo sprawdzić, proszę Państwa. Oczywiście można po, po, poprosić o pomoc alergologa, który z jednej strony może zrobić badania w kierunku typowych alergii na białka mleka krowiego, a biorąc pod uwagę obraz tych objawów, o których już mówiliśmy, może doradzić kilka rzeczy. Po pierwsze, mamy cały szereg produktów mlecznych bezlaktozowych. Można spróbować. Jeśli dobrze tolerujemy mleko bezlaktozowe, a źle mleko standardowe, no to rozpoznanie jest jasne, bo białka uczulające są i w tym i w tym, mhm. prawda? Lepiej też osoby, które mają niedobór laktazy, tego enzymu trawiącego cukier mlekowy, lepiej tolerują jogurty takie fermentowane, bo tam są bakterie kwasu mlekowego, które trawią. Laktozę. Tak samo <laughs> mniejsze ilości są lepiej trawione niż duże. Tak, to też są takie cechy charakterystyczne. Tym mniej zalega, prawda? To? Tak, i mamy jeszcze suplementację. Możemy, jeśli koniecznie jesteśmy uzależnieni od tego, żeby zjeść zupę leczną na śniadanie, to możemy wziąć tabletkę, która zawiera ten enzym i możemy sobie w ten sposób pomóc. Jest to możliwe. I to mówiąc o nietolerancji laktozy. Czyli podsumowując, oczywiście, że bez wątpienia uczulenie na białka mleka krowiego jest dominującą alergią pokarmową u niemowląt, małych dzieci. Z obrazem wiąże się atopowego zapalenia skóry. U dorosłych zdecydowanie rzadziej, a te objawy, o których mówiliśmy, jeśli pojawią się w wieku dorosłym, takie objawy jak ból brzucha. Uczucie pełności, gazy, wzdęcia biegunki po spożyciu szczególnie większych ilości mleka to raczej jest cecha niedoboru laktazy, enzymu, który nam trawi cukier mlekowy. Druga zmora to gluten. uczulenie na gluten. Oczywiście, że można być uczulonym na mąkę pszenną. Są ciężkie postaci alergii na pszenicę czy na alergeny, które są tam w pszenicy, na przykład na gliadynę, która daje nam wstrząsy anafilaktyczne. Mm -hmm. Bardzo charakterystyczny obraz bardzo ciężkich reakcji, które jeszcze są związane z wysiłkiem. Ale to jest temat już, to już jest czysta specjalistyka. Eee, uczulenie na gluten znowu dla alergologa jest zmorą. <laughs> Większość sytuacji, które, z którymi mamy do czynienia w codziennej praktyce, nie jest raczej u dorosłych. Tak? Nie, niekoniecznie musi być związane ani z alergią na białka pszenicy, ani z celiakią. Celiakia to jest zupełnie inna choroba. To enteropatia trzewna, która, czyli uszkodzenie jelita cienkiego, wynikające z zapalenia, które się toczy, które jest indukowane przez gluten. Y Mogę też zaapelować, proszę Państwa, jeśli mamy podejrzenie celiaki, choroby trzewnej, tej nietolerancji glutenu, to żeby to rozpoznać, trzeba zrobić odpowiednie badania, a nie włączać dietę bezglutenową. No właśnie, bo też chyba trudniej jest potem. Nie nawet... można, nie można. To nawet nie jest trudniej. My. Badania są fałszywie ujemne u osoby, mhm. która jest na diecie bezglutenowej. No tak. Czyli my, bo zdarza się, to też jest z mojego gabinetu, tak samo jak z kolegami rozmawiamy, przychodzi pacjent i mówi, no to panie doktorze, ja teraz od 6 miesięcy jestem na diecie bezglutenowej to niech, i czuję się lepiej. To mhm. powiedzmy tak, i czuję się lepiej, to niech pan doktor teraz sprawdzi, bo ja na pewno mam celiakię. No i nie da się sprawdzić, Nie da się prawda? sprawdzić. Niestety badania, podstawą rozpoznania jest pobranie biopsji fragmentu tego jelita. W gastroskopii pobiera się fragment jelita, ocenia histopatologię, czyli czy widzimy te uszkodzenia typowe dla celiaki. I to jest taki tak zwany złoty standard, czyli taka, ta, taka metoda diagnostyczna, która dla nas jest wartościowa i wtedy widzimy. Ale jak ktoś ma dietę bezglutenową i rzeczywiście ma celiakię, no to do tego jest dieta, żeby to jelito się odbudowało. Więc jeśli najpierw jest dieta, a później chcemy zrobić to badania, to widzimy. Są oczywiście jeszcze dwie metody. Mamy badania genetyczne, ale badania genetyczne pokazują nam tylko skłonność i mamy jeszcze badania... Enzymów, które są charakterystyczne dla celiaki, ale też jeśli jest dieta bezglutenowa, to te poziomy są niższe, więc też wyniki są tak zwane fałszywie ujemne. Czyli one są negatywne, ale nie dlatego, że pacjent nie jest chory, tylko dlatego, że są inne czynniki, które prowadzą do obniżenia tego markera. I to jest olbrzymi błąd. Dlatego, jeśli rzeczywiście chcemy tutaj rozwiązać ten problem, najpierw diagnostyka, później rozpoznanie, później dieta bezglutenowa. Jeśli mm, mamy wątpliwości, bo ja jeszcze powiedziałem jedną rzecz, że taki pacjent bardzo często wprowadza sobie dietę bezglutenową i czuje się lepiej. Tak. Dlaczego? 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 Dlatego, że my generalnie w naszej diecie spożywamy bardzo dużo produktów mącznych. Tak, to pszenicy. prawda. Mhm. Wystarczy zmodyfikować sobie dietę. Mniej produktów mącznych, mniej pszenicy, więcej e, innych zbóż, warzyw, warzyw strączkowych, w ogóle... Spróba wprowadzenia, bo wprowadzenie diety bezglutenowej nie jest łatwe. Mhm. Gdy wprowadzi się dietę bezglutenową, ona jest urozmaicona, mhm. zawiera zupełnie inne produkty i naprawdę czujemy się lepiej. Jest po prostu zdrowsza, prawda? Kiedy jest nie po, jemy po prostu tego zdrowsza, więc my się nie dziwimy, ale to nie jest potwierdzenie, że wyjściowo mieliśmy celiakię. Mhm. Celiakia jest oczywiście pewnym problemem medycznym. Kiedyś mieliśmy typowe postacie celiaki. Częściej widzieliśmy, czy częściej rozpoznawana była głównie u dzieci. Oczywiście, że celiakia może się zdarzyć w każdym e, okresie życia, może się zdarzyć u młodej kobiety, u osób dorosłych. Trochę inne są manifestacje kliniczne. Nie jest to łatwo rozpoznać. Jeśli mamy wątpliwości, to najpierw sięgnijmy pod diagnostykę i to jest diagnostyka gastroenterologiczna bo to nie jest alergia. Dlatego oczywiście możemy pójść po pomoc do alergologa, który zrobi badania i pokaże nam, że nie mamy tutaj uczulenia na białka, na przykład na gluten, mhm. ale to nam nie wyklucza celiaki. To są, dwie, to są dwie zupełnie inne ścieżki, dwie zupełnie inne jednostki chorobowe. I fajnie by było, gdybyśmy zrozumieli to, że nie wszystkie objawy nietolerancji różnych produktów, substancji, leków to nie zawsze jest alergia. Tak? My, dla nas, dla naszego społeczeństwa, jeśli czegoś organizm nie toleruje, na coś źle reaguje, to, to od razu jest alergia. alergia. Tak. Ja wiem, że to jest pewne uproszczenie, ale fajnie, gdybyśmy byli otwarci, jeśli mamy alergologa, który tłumaczy, z czego to wynika, to my zwykle potrafimy wytłumaczyć, bo to dość łatwo sprawdzić. To się sprawdza, jeśli zastosujemy tę dietę, widzimy, jaka jest poprawa na przykład przy niedoborze laktazy. Tak? To łatwo możemy zobaczyć w praktyce. Więc ostatnio miałem takiego pacjenta, który rzeczywiście przyszedł do mnie do gabinetu i opowiadał o tym, że on na pewno bardzo się sobie dziwi. To był mężczyzna. tak, Więc żeby mężczyzna przyszedł do lekarza w wieku 50 lat, to musiał mieć ciężkie tak, objawy. To prawda. Faceci w tym wieku nie chcą się leczyć. Więc on przyszedł i rzeczywiście bardzo się martwił, miał dość spektakularne objawy, po czym na następną wizytę już nie miał żadnych objawów, bo rzeczywiście to była nietolerancja laktoz. Panie profesorze, na koniec chciałabym poprosić o minutową odpowiedź na moje pytanie. Trzy ważne rzeczy, które słuchacz powinien zapamiętać z naszej dzisiejszej rozmowy. Trzy kluczowe? Tak. Jeśli podejrzewamy u siebie problemy. Alergiczne uczulenie, korzystajmy z pomocy alergologa. Mamy dużo alergologów, około 1500 w Polsce, każdy znajdzie, i po to, żeby postawić rozpoznanie choroby na wczesnym etapie, wdrożyć do dobre leki. Jeśli to będzie wystarczające, to można się później leczyć samemu. Nie sięgajmy najpierw po diagnostykę, tak? Najpierw porozmawiajmy z kimś, który wie, jak to wygląda w praktyce i nam doradzi. Jeśli chodzi o. Nietolerancję, pamiętajmy, że nie wszystko, jeśli czegoś nie tolerujemy, to nie zawsze to jest alergia. Mhm. Tak? Też warto tu posłuchać się specjalisty i w pewien sposób z nim porozmawiać, żeby ukierunkować nam dalszą diagnostykę, zanim podejmiemy pewne... Działania, na przykład restrykcyjne diety. My generalnie nie zalecamy teraz, tak jak już mówiliśmy, a propos uczelnia na mleko. Staramy się wprowadzać urozmaiconą dietę jak najwcześniej, żeby ten nasz układ immunologiczny dojrzewał. Hmm? I ostatnie pytanie, bo partnerem, tak jak pewnie wspominałam na którymś etapie naszych rozmów, naszego programu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który mówi o humanizacji medycyny. Panie profesorze, w trzech zdaniach, czym jest dla pana humanizacja medycyny? Niestety muszę Państwu powiedzieć, że wydaje się, że ży żyjemy w czasach, gdzie widzimy dehumanizację medycyny, widzimy dominację badań dodatkowych. Tak, takie instrumentalne podejście do problemu medycznego. Tak jak już mówiliśmy, ja jestem lekarzem trochę starej daty, uważam, że najpierw rozmawiamy z pacjentem, najpierw patrzymy na obraz kliniczny, próbujemy zrozumieć, co jest największym problemem pacjenta, a wszystkie inne działania, wszystkie badania dodatkowe są badaniami dodatkowymi. Mm -hmm. tak? Medycyna nie służy do tego, żeby zrobić wszystkie badania, tylko żeby zrozumieć pacjenta, zrozumieć jego problem, jego, i sytuacja, jego tak? sytuację i pomóc, Ją rozwiązać, tak? Więc nie leczmy wyników badań, tylko spójrzmy na pacjenta. To też jest pewien slogan. Spójrzmy holistycznie, ale spójrzmy na pacjenta, a nie tylko na badania. Panie profesorze, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Naszym widzom życzymy właśnie takich lekarzy, którzy będą patrzeć na ich problemy holistycznie. Państwu dziękujemy za uwagę. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, pani redaktor. Dziękuję Państwu.